kończę. Kochani, pamiętajcie, że kody czasowe macie zawsze w komentarzach pod filmem podpięte, czyli teleportują Was do wybranego przez siebie klucza, opcji. Tu mamy klucz biały, złoty, zielony, różowy, czyli opcja numer 1, 2, 3, 4. Taroskop na nadchodzący tydzień dla Was. Jeden biały klucz i tarot zaczarowanego lasu. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się. Patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Dziewiątka mieczy. Mam wrażenie, że może trzeba będzie popracować z jakimiś swoimi lękami, może z bezsennością, czyli ściągamy wysokie wibracje, medytujemy, spacerujemy na świeżym powietrzu, albowiem tutaj trzeba uwolnić jakiś stres, jakieś lęki, jakieś blokady w tym tygodniu i będzie on w tym zresztą Wam znacznie pomagał. Zadbajcie o jakość snu, o zdrowy relaks. Postawcie na siebie w tym tygodniu. Jeśli chodzi o sprawy portfela, czyli Waszych oszczędności, portfeli, lokat, kont bankowych, skarbonek, czego tam jeszcze, to tutaj mamy piątkę wizji, która mówi o tym, że trzeba uważać na to, żeby czegoś przez nieuwagę nie zgubić, roztargnienie, nieuwaga, rozumiecie? Czyli trzy razy trzeba, jak to się mówi, zwolnić nieco swój bieg, jeśli biegamy po mieście, panie sprawdzają torebki, czy są dobrze zapięte, czy właśnie, czy nie gubicie kluczyków, kluczy i tak dalej. Tutaj pieniądze mówią, że w tym tygodniu wskazana większe takie bycie świadomym tu i teraz i mniej roztrzepania, więcej rozsądku. Tak bym powiedziała. Wtedy wszystko będzie dobrze. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, no jeśli pracujesz w domu, jesteś już na rencie, pracujesz w domu, to będzie to dom, powiedzmy sobie, jako to Twoje przysłowiowe miejsce pracy, to tutaj mamy czwórkę wizji, która mocno mówi o tym, że tak naprawdę może być takie poczucie wypalenia, wygaszenia. No pod koniec roku jest to normalne, ale powiedziałabym, że w pewnych momentach trzeba mieć taką odwagę, żeby odpocząć. Właśnie odpocząć, jeśli wydaje nam się, że za dużo coś się nie klei, że za dużo tam spowalniamy w życiu, to trzeba mieć odwagę gdzieś na 2-3 dni chociażby wyrwać się, żeby nabrać dystansu do wszystkiego i przemyśleć rzeczy, bo mnie się wydaje po tej karcie, że tak naprawdę to tutaj raczej w Waszej pracy jest spokojnie i bezpiecznie, tylko Wy możecie jakby czuć się wypaleni, wygaszeni poprzez to, że wcześniej za dużo tam pewnie energii inwestowaliście w pewne procesy i nadszedł taki moment, taki punkt kryzysiku. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są solistami i jedynakami, to tutaj mamy ósemkę wizji, która mówi o tym, że właśnie przepracowanie. Tu wszystko, kochani moi, tu wszystko jest jakby takie roztrzepanie, roztargnienie, przepracowanie. Wszystko mówi o tym, że warto w tym tygodniu postawić na zdrowo pojęty odpoczynek, relaks, bo to pomoże Wam zobaczyć wszelkie sprawy uczuciowe, finansowe, zawodowe w zupełnie innym świetle. Ten tydzień, powiedziałabym, jest takim wielkim wezwaniem do tego, żeby zafundować sobie relaks, odpoczynek, nie wiem, spa domowe, czy jakie tam chcecie, pochodzić na spacery, zdystansować się do świata, do ludzi i do wszystkiego. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, no tutaj siódemka wizji, również taka karta, która mówi o tym, że możecie czuć tak jakby się troszeczkę z energii no tak wyzuci i to dotyczy Was obu w parach. I znowu tutaj wszystko jakby o odpoczynku i o relaksie. Tak jakby ktoś podkradał Waszą energię, czy to jakieś tam zawistne osoby, czy to jakieś takie osoby, które wtrącają się w Wasze życie. Tutaj wszystko mówi o tym, żebyście razem z partnerem, partnerką zdystansowali się do świata, odpoczęli, dali sobie tak zwany przystanek od życia, pozwolili tutaj, jak to się mówi, zająć się Wam swoimi tylko sobą, odpocząć, zdystansować się, nabrać sił wręcz i nie wpuszczać osób, które wtrącają nos w nie, wasze w nie swoje sprawy do Waszego życia. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, to tutaj mamy ósemkę buław, która mówi o tym, że jakieś tutaj przemiany napływają do Waszego życia, one są pozytywne, ale trzeba uważać, na przykład gdybyście ćwiczyli dużo na siłowni i tak dalej, trzeba uważać na to, żebyście nie podbijali sobie, że tak powiem, no jakby ciśnienia, szeroko pojętego jakby tutaj, rozumiecie, w tym i krwi.
Waszej, jeśli macie tendencję do skoków ciśnienia, trzeba tak jakby wszystko spowolnić, jakby działać po prostu może z mniejszym natężeniem, ale harmonijnie, a niekoniecznie jakby przeciążać się w jednym miejscu i czasie. Dotyczy się nie tylko siłowni, ale w ogóle ogólnie Waszego zdrowia. Siaty bym też nie dźwigała ciężkie, kupcie sobie wózek. Jakby ciało Wasze mówi, że jest zdrowe, tylko tak jakby Wy mu lubicie czasem taki hardcore jakby sprawiać i to jest niewygodne dla obu stron. Teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest drużyna podpowiadaczy, która Was wspiera, to od nich macie prośbę o to, abyście współodczuwali z innymi. I podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest drużyna podpowiadaczy, która ich wspiera na co dzień i podpowiada im poprzez intuicję i tak dalej, to tutaj macie obejmij kogoś dziś, przytul kogoś dziś, podaj komuś rękę, czyli taki tydzień, słuchajcie, uścisków, nie bójmy się bliskości z drugim człowiekiem, dobrze pojętej. Teraz podkowa. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. I tarot słowiańskich legend. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Królowa monet. Zatem nieważne, że jesień, że tam czasami plucha za oknami. Życie chce rozkwitać. Życie chce Was ugościć wszystkim tym, co ma najpiękniejszego. Tydzień taki, który mówi, że będzie tutaj sporo ciekawych okazji, szans, możliwości rozwinięcia się nie tylko duchowo, ale również i materialnie. Te kwitnące kwiaty powodują właśnie takie pęcznienie możliwości w życiu. To jest jak gdyby na tej karcie dla niektórych może się wydawać przesyt czy przepych, ale tak naprawdę to jest pełna krasa w rozkwicie. Ta królowa monet, nie personifikujemy tutaj jej energii, obdarza ten tydzień możliwościami wszelakimi. Tydzień perspektyw, tydzień możliwości, tydzień nawet możliwości, że prezenty do Was do życia przyjdą, takie niespodziewane. Życie się uśmiecha. Jeśli chodzi o świątynię, pieniądz, konta bankowe, skarbonki, czyli wszystko to, co się tyczy Waszych dóbr materialnych, tutaj dziesiątka monet, zdrowo, stabilnie. Posłuchajcie, może niektórzy z Was będą nawet inwestowali pieniądze w dom albo dokonywali zakupu domów czy działek, ale ogólnie to tutaj jakby pomoc od rodu, od rodziny szeroko pojętej możliwa, od rodu również, czyli od Waszych przodków i taka stabilna, piękna sytuacja. Dziesiątka monet, super. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, to tutaj mamy kartę pustelnik, która mówi o tym, no jeśli jesteście w domu na emeryturze, to przyjmijmy, że to też Wasze pole pracy, bo przecież jak wiadomo w domu zawsze pełno pracy jest. To tutaj mamy taką kartę, która mówi korzystaj ze swojej mądrości. Przede wszystkim autorytetem jesteś Ty, ale jeśli już szukasz rady u kogoś, to niech to będzie osoba, którą naprawdę darzysz zaufaniem i taką i tylko takim osobom, jak to się mówi, zadawaj pytania w kwestii ewentualnych Twoich ruchów czy posunięć. Dodatkowo ta karta mówi o tym, żeby się wyciszyć w tym tygodniu, jak gdyby tak odizolować od wpływów wewnętrznych i skupić się na tym, co macie robić w danym momencie i w danej chwili, nie rozprzestrzeniać swojej uwagi, nie trwonić swojej uwagi na innych w tym tygodniu. Mówimy o pracy. Praca, biznes, szkoła, uczelnia. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są jedynakami, solistami, czwórka kubków mówi tutaj o tym, że właściwie to wszystko niby dobrze, ale czegoś tu brak. Jakieś takie wiecie, może być handerka nieco jesienna, może być tak. To ja bym powiedziała, że na takie humory najlepiej zrobić coś fajnego, czyli po prostu rozhuśtać to życie poprzez, no nie wiem, wyjście, jak tam lubicie, do teatru, czy też do opery, czy na siłownię, czy na basen, czy spotkać się ze znajomymi. To jest inna sprawa, ale jak gdyby nie pozostawać w energii takiej handerki, bo to jest tylko tydzień i tak jakby możecie mieć, no nie wiem, czy tam rytm księżycowy taki, czy kobiece dni zaznaczone kropką, panie w kalendarzu będą miały coś, tutaj trzeba rozruszać tą energię, bo może Was tak jakby próbować prowadzić na manowce. Wszystko jest dobrze, a Wam będzie czegoś brak. Jeśli chodzi o sprawy
uczuć dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach. Tutaj wpada nam koło fortuny, które wnosi impet, wnosi rozwój sytuacji i wydarzeń, wnosi niespodziewane sploty okoliczności, wnosi jakieś uśmiechy po mojemu koła fortuny, bo tutaj piękne karty otaczają to koło fortuny, zatem jakby los powinien Wam sprzyjać, ale tutaj trzeba z tego wszystkiego, jak to się mówi, mądrze korzystać. Wiadomo, że siedmiu srok za ogon nie złapiemy, ale jeśli zdarzałyby się jakieś super pozytywne okazje czy sploty okoliczności, to słuchajcie tej intuicji i podawajcie im od razu rękę. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, tutaj mamy kartę Kochankowie, która nam mówi, że tu wszystko jest w cudownym biorytmie, w cudownej aurze, także jeśli nawet były jakieś przeziębienia czy choróbki, to zdrowie ma tendencję do poprawy, a ogólnie dla wszystkich innych, którzy zdrowi byli wcześniej, to zdrowie nadal jak dzwon. Przy tych wszystkich kartach pięknie. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest ta drużyna pierścienia, która Was wspiera, podpowiadacze, to oni Wam podpowiadają: ciesz się życiem. I tu położę na tą czwórkę pucharów. A teraz jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki, czyli różki, kopytka, widełki, to jest ta drużyna, która Was wspiera, to już same wyskoczyły. To oni mówią tak, a Twoje wibracje przyciągają podobnych Tobie, więc patrz, kogo przyciągasz, tak wibrujesz. Jeśli coś trzeba polepszyć, albo podkręcić, albo zostawić tak jak jest, to będziesz wiedział po tym, jakich ludzi przyciągasz. Teraz podkowa. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Stado koni nie dogoni. Pięknego tygodnia, kochani. Tarot gnomów i zielony klucz. Sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, patrzymy, jaka jest aura tygodnia. Dziesiątka denarów. Jeśli wybieracie ciągle tarot gnomów, to zwróćcie uwagę, że ona już wyszła chyba w przyszłym tygodniu również. Ale ta dziesiątka denarów z jednej strony mówi o opiece i ochronie od sił wyższych, o stabilności wydarzeń i tak dalej. Natomiast tu w tej karcie dodatkowo jest takie ostrzeżenie, które mówi: popracujcie nad swoim roztargnieniem. Tak jakby czasami może zostawiacie rzeczy, czy nieświadomie w jakimś miejscu, albo może chodzicie z otwartymi tam torebkami czy kieszeniami po mieście, albo może wreszcie nie zamykacie, no nie wiem, samochodów, drzwi, zamków, albo zostawiacie, jak to się mówi, zastanawiacie się wychodząc, czy na pewno wyłączyłem z żelazko. Tutaj jak gdyby ten tydzień Was prosi o to, żebyście włączyli taką energię uważności, on Wam będzie pomagał, żeby ona zagościła w Waszym życiu, żeby właśnie, jak to się mówi, żyć tu i teraz, żeby roztargnienie czy roztrzepanie nie przywodziło do jakichś takich nerwowych sytuacji w Waszym życiu. Jeśli chodzi o sprawy praca, pieniądz, portfel, pieniądz, konta, skarbonki, czwórka denarów, która nam się tutaj odwróciła, mówi o tym, że trzeba będzie w tym tygodniu chyba nieco nadszarpnąć właśnie te skarbonki, czy jakieś tam zachomikowane gdzieś pieniądze, bo mogą przyjść niespodziewane wydatki. One nie muszą być duże, ale tutaj wręcz tak jakby no życie będzie chciało coś od Was dostać. Niespodziewane wydatki na coś mogą wypłynąć i tutaj radzimy sobie z tym w ten sposób, kochani moi, że jak już wydajecie, to wydawajcie nie na zasadzie och, z miną markotną, tylko jeżeli trzeba, to trzeba. I jak już puszczacie tą gotówkę w obieg, to mówcie do niej tak: idź w świat, ale wróć do mnie i przyprowadź swoich starszych braci. Mówimy tutaj oczywiście o większych nominałach finansowych, czyli nie żałujemy, jak już musimy wydać, to nie żałujemy tego, co dajemy, puszczamy z błogosławieństwem i prosimy, żeby wróciło pomnożone, tak? Jeśli chodzi o sprawy, praca, biznes, szkoła, uczelnia, to tutaj mamy czwórkę buław, tu czwórka i tu jakby praca wskazana, praca w retu. W tym tygodniu trzeba się będzie wykazać spokojem, determinacją, może tej pracy być nieco więcej, ale jakieś dzieła potrzebują dokończenia. Pokażcie się z jak najlepszej strony, przywiedzie Was to do sukcesu. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są solistami, jedynakami, tutaj mamy kartę Świat. W tym otoczeniu mam takie poczucie, że możecie jednakowoż w
tym tygodniu trochę zamykać się jakby w ścianach własnego mieszkania, może bardziej przez internet będziecie szukali tych kontaktów towarzyskich. Tutaj jest pewnego rodzaju wyciszenie, wyluzowanie, spowolnienie energii, nabieranie sił, jakieś plany dopiero będą knute i tak dalej, ale kontakty przez internet, czy też przez jakieś Skype'y, WhatsApp'y, Vibery, czy co tam jeszcze, to tutaj wszystko, jak to się mówi, widać, że będzie grało i huczało. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, to tutaj może być tak, że Wasze dzieci, jeśli takowe posiadacie, będą próbowały właśnie, no próbowały, będą potrzebowały nieco gotówki od Was, żeby ją puścić w obieg na jakieś przyjemne rzeczy. No, oczywiście warto dla najbliższych zawsze tam jakby służyć, jeśli możecie, oczywiście, jak to się mówi, nie tylko radą, ale i pomocą. Natomiast ogólnie tydzień taki, który również namawia Was do tego, żeby nie bać się puścić trochę gotówki na sprawy przyjemne, na sprawy lekkości bytu, na sprawy radości i zabawy. Nie wiem, czy to ma być kino, czy kupicie sobie ulubioną płytę, czy sprawicie sobie jakąś inną przyjemność, ale w parach do tego ten tydzień namawia. Nie tak poważnie, wrzućcie trochę luzu tam, radości i zabawy. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, to tutaj siódemka mieczy i ten tu jakby pilnie pracuje i wykuwa coś. Wiecie, jeżeli macie jakieś takie uderzenia gorąca i jakby i tak dalej, no to wiadomo, panie, panowie, czasami mamy okresy przejściowe, ale ogólnie jeśli czujecie, że coś po Was chodzi, czego nikomu nie życzę, na zasadzie, że tak raz temperaturka, raz się czuje trochę tak jakby, to warto się wspomóc jakimiś suplementami diety i po prostu ten organizm również, jak to się mówi, nieco podrasować, bo mam takie wrażenie, że dużo pracujecie, a może być obniżona odporność. Jeśli chodzi o aniołowie, czyli o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, aniołowie mi tu weszli w ręce, czyli podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie to jest Wasza drużyna pierścienia, to aniołowie mówią tak, żyj w zgodzie z samym sobą. Czyli tutaj popatrz, ile rzeczy robisz wbrew sobie. Jeśli chodzi o podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że diabełki to jest ta drużyna pierścienia, która Was wspiera i codziennie Wam podpowiada, to od nich podpowiedź wychodzi taka. Kochani, sny i marzenia wymagają zabawy, ruchu naprzód, kroków w tym kierunku, więc idź po to, pędź po to, skacz po to, płyń po to, rób co chcesz, ale idź w tym kierunku. I teraz podkowa magiczna. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy magiczną podkową z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani. Słowiański tarot złotego koła życia i różowy klucz. Nie wiem czemu zawsze przy tym różowym kluczu ten obrus robi się fioletowy, a oświetlenie jest cały czas takie samo, a często mi się wydaje, że na czwartym rozkładzie jak jest różowy klucz, to jakby diametralnie zmienia się właśnie no, jakby kolor mojego obrusu. No okej. Kochani moi, sezamie ze szczęściem do tego tygodnia. Otwórz się, jeśli chodzi o aurę całego tygodnia. Czwórka denarów, spokój, rutynowo, jak na filmie Rejs, nie dzieje się nic, może nawet troszeczkę zawieje nudą w tym tygodniu. Natomiast plusy są takie, że tydzień poukładany, przewidywalny i raczej nic Was tutaj nie powinno, jak to się mówi, zaskoczyć. Jeśli chodzi o sprawy portfela, pieniądza, kont bankowych, skarbowych, czego tam jeszcze, tutaj za to dynamicznie. Rycerz buław wnosi nam ruch, impet, rozpęd, więc tak by się chciało powiedzieć, że tutaj jakieś widoki na to, żeby właśnie rozkręciły się potoki finansowe, żeby tutaj były jakieś takie akcje w stylu nagłe przybycie pieniędzy, no z, powiedzmy sobie, nie chcę powiedzieć, że z niewiadomego źródła, bo nie o to tu chodzi, ale tutaj mogą się zdarzyć takie momenty, kiedy przypłyną pieniądze jakieś dawno zapomniane albo takie, o których dawno nie myśleliście, tak jakby wpadną na Wasze konto z impetem i powiedzą, oto jestem, czego Wam serdecznie życzę. Jeśli chodzi o sprawy praca, biznes, szkoła, uczelnia, to tutaj karta gwiazda mówi nam o tym, że wszystko jest na najlepszej drodze, ale trzeba się nastawić, że tutaj plany powinny być długodystansowe. Albowiem gwiazda, która prowadzi nawet statki, prawda, jeśli mówimy o nocnym niebie, jest dość odległym terminem czasowym i tutaj trzeba się uzbroić właśnie w taką cierpliwość, jednakowoż sprawy mają się
fajnie i są na dobrej drodze do Waszego jakiegoś rozbłyśnięcia, sukcesu, głęboko pojętej jakiejś metamorfozy na Waszym polu zawodowym. Tylko tutaj trzeba cierpliwości. Jeśli chodzi o sprawy uczuć dla tych, którzy są solistami, jedynakami, to tutaj mamy kartę Sprawiedliwość, która mówi o tym, żeby ściągnąć różowe okulary, harmonijnie i rzeczowo oceniać osoby, które ubiegają się o Wasze uczucia, żeby kierować się tutaj nie tylko tak zwanym właśnie różowym okularem na oczach i porywami serca, ale włączyć w to również taką nieco chłodną logikę. Oczywiście nie chodzi tu o wyrachowanie, ale wydaje mi się, że czasami może po prostu Wasza dobroć jest wykorzystywana, w związku z tym ta karta Wam przypomina, że nawet jeśli chodzi o uczucia, to trochę zdrowego rozsądku tutaj nie zawadzi. Jeśli mówimy o uczucia dla tych, którzy są w parach, w tandemach, w duetach, to tutaj as denarów z tym bykiem, chciałoby się powiedzieć jak hossa na giełdzie, nie? Jak ten tur złoty, ale tutaj jakaś szansa dla Was, jakieś sprzyjające uśmiechy od sił wyższych będą w tym tygodniu mocno wyczuwalne. Tutaj zdarzy się coś, co spowoduje, że Wasza para może się poczuć właśnie tak jakby szczególnie chroniona i prowadzona, ale podkreślam, tu jest jakiś moment, kiedy przychodzi szansa na to, żeby, no właśnie, żeby poprawić tutaj jakość swojego życia, żeby poprawić jakość swojego związku, bo przecież obok jest gwiazda, czyli może chodzić również o sprawy duchowe, ale może się tyczyć to równo ducha, jak i materii. Czyli moment taki, kiedy miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, drodzy partnerzy i partnerki, i patrzcie, co ten wszechświat do Was śpiewa w tym tygodniu. Jeśli chodzi o świątynię ciała, czyli o zdrowie, to tutaj mamy rycerza mieczy, który z impetem próbuje przebić się przez jakąś lodowatą krainę, albowiem tak to tu wygląda. Powiedziałabym tak, kochani moi, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, to tak ostrożnie z przeziębieniami, z jakimiś tutaj zmianami, ciepłe, gorące, jak macie w samochodzie mocno, jesteście w ciepłym klimacie i macie mocno włączoną klimatyzację, to nie wysiadajcie od razu do gorącego, że tak powiem, miejsca. Odwrotnie, jeśli jesteście gdzieś w zimnym miejscu i mocno grzejecie w samochodzie, to zakładajcie kurtki, na nerki i tak dalej, jak wysiadacie z samochodu, to tutaj takie przeskoki z temperatur, jak to się mówi, od do, mogą powodować, że chyba że chodzi do klubu morsów i wskakujecie, jak to się mówi, do zimnej wody prosto z jakiejś tam sauny i tak hartujecie organizm, to wtedy wskazane, ale ogólnie wiecie, na co uważać, na zmiany temperatur, tak? Które fundujecie swojemu ciału. Podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że aniołowie, to jest ich drużyna pierścienia, no to wyskoczyły trzy i co ja mam z nimi zrobić? Dobrze, łobuź, jakie aniołki. Jesteś obdarowany wieloma talentami, wykorzystaj je. Zaufaj swoim uczuciom, uporządkuj swoje myśli i uczucia. Czyli i zaufać, i uporządkować. Dobrze, diabełki też mi zrobią numer, czy nie? Czy będzie tylko... Dobrze, diabełki. Podpowiedzi dla tych z Was, którzy uważają, że różki, widełki, kopytka, czyli diabełki, to jest ta siła, która Wam podpowiada, to jakie słodziaki. One mówią tak, trzymaj się poczucia Twojej intuicji, trzymaj się myśli o tych Twoich cudach, marzeniach, po prostu fruń w tym kierunku, nie odpuszczaj. Podkówka. Dobro, szczęście przyciągamy, zło i pecha wykopujemy szerokim łukiem z Waszego życia, zastukane, zaklepane. Pięknego tygodnia, kochani.